Witajcie. Ze wszystkich ekstremalnych sportów paralotniarstwo wydaje się dość bezpiecznym zajęciem. Historia, o której dziś opowiemy, rozeszła się po całym świecie lotem błyskawicy. Lotniarka nie tylko znalazła się w środku burzy, ale i niemal zginęła zbombardowana uderzeniami piorunów i gradu. Choć z lotu niewiele pamięta, na szczęście udało jej się przeżyć. Posłuchajcie, co się wtedy wydarzyło. Ewa Wiśniewska to słynna paralotniarka, wielokrotna medalistka. Choć pochodzi z Polski, startowała w barwach Niemiec. Znana jest nie tylko ze swoich ogromnych sukcesów w tym sporcie, ale też z niezwykłego incydentu, który przydarzył się jej w 2007 roku, gdy Ewa miała 35 lat. W lotach treningowych w Australii brało udział 20 uczestników. Ewa przygotowywała się do Mistrzostw Świata w lotach na paralotni, które miały się wkrótce odbyć. Loty treningowe odbywały się w lutym i wszystkich uczestników ostrzeżono o możliwości wystąpienia silnych burz. Z początku wszystko było normalnie i nic nie zapowiadało kłopotów. Ewa trafiła pomiędzy dwie komórki burzowe i omal nie zginęła. Z powodu silnych wiatrów paralotnia zaczęła wznosić się na ogromną wysokość, większą niż wysokość Mount Everest. Tak wysoko nie da się przeżyć. Temperatura spada do minus 40 stopni Celsjusza, a powietrze jest bardzo rozrzedzone. Z powodu mrozu i braku tlenu Ewa straciła przytomność i pozostawała w tym stanie przez 40 minut. W tym czasie osiągnęła wysokość ponad 9947 metrów. Tak wysoko latają już tylko samoloty pasażerskie. Ale przed trudnymi warunkami atmosferycznymi ludzi chroni kadłub statku powietrznego. Paralotniarza niestety nie. Gdy Ewa ocknęła się, próbowała wylecieć z chmury, ale nic z tego nie wyszło. Przy prędkości 20 metrów na sekundę, czyli 77 km na godzinę, wsysało ją coraz głębiej. Lotniarka znów straciła przytomność. Gdy odzyskała ją ponownie, sprawdziła instrumenty i okazało się, że zaczęła się zniżać. Znajdowała się na wysokości 6900 metrów. Całe jej ciało było zamarznięte, nie mogła poruszać rękami, a rękawiczki były pokryte lodem. Nie była w stanie sterować paralotnią, aż wreszcie zobaczyła miejsce odpowiednie do lądowania. Chmura burzowa, w którą wpadła, była niezwykle potężna. Kobieta nie potrafiła opisać słowami tej przeogromnej siły. Czuła się jak liść na silnym wietrze. Trzęsła się, rzucało ją z boku na bok, aż zapadła w nieprzeniknioną ciemność, tracąc przytomność. Co raz trzaskały pioruny, do tego zaczął padać grad wielkości pomarańczy, który posiniaczył jej całe ciało. Ewa nic już nie mogła zrobić i miała tylko nadzieję, że wiatr poniesie lotnię w bezpiecznym kierunku. Udało jej się wreszcie wylecieć z chmury burzowej. Zaczęła opadać i wylądowała w odległości 60 km od miejsca startu. O dziwo paralotnia nie uległa uszkodzeniu. Ewa była całkowicie pokryta lodem, miała odmrożone uszy i niektóre fragmenty ciała. Według ekspertów przeżyła tylko dlatego, że straciła przytomność, dzięki czemu zwolniła praca serca i wszelkie funkcje życiowe. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się nasz film, łapki w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!